Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Draka i powracamy do Mass Effect 2 u mnie na kanale. My ostatnio, no cóż, skończyliśmy sobie DLC Project Overlord oraz zniszczyliśmy jakąś poboczną bazę krwawej hordy naszej ukochanej bandy najemników bandytów. I co mamy jeszcze w rozkładzie naszych zajęć? Więc tak, oczywiście dalej Ilium na nas patrzy, dalej na Cytadelii mamy dwie tutaj misje, mamy misję na Tuczance. Ale okej, dobra, póki co zaryzykujmy i nie wiem, zróbmy sobie misję poboczną, wyłączenie tutaj fałszywego sygnału alarmowego, który wpędził tutaj pewien statek, który ostatnio odbiliśmy z rąk Blue Suns w pułapkę. Może przy okazji nie zdobędziemy 200 kolejnych misji. To było na miejscu. Nie narzekałbym, czy coś. Kurwa. Oczywiście, że tak. Wow! That's a lot of everything. Scans of the Alliance Colony defended Javelin Base, Distress Signal Base. O, super! Baterenie wypieprzyli dwoma pociskami w kolonie ludzkie. Super, jeśli dotrą do tych kolonii, to szanse na przeżycie kogokolwiek tego ataku wynoszą zero. Okej, dobra, sprawa wydaje się nagła, pomóżmy im. Poza tym, to baterianie, oni się skurwielami, więc nie wiem, trzeba im zawsze dopierdolić, nie? Dosłownie, o co chodzi? Czemu baterianie są takimi, kuźwa, gnojami dla wszystkich? Tak, ja wiem, to ogólnie... Mass Effect jest rasistowski, nie? Wiecie, aby każda rasa ma swoje zachowania i po prostu, wiecie, Turianie to militaria, Kroganie to wieczny wkurw, wiecie, Quarianie to technicy i tak dalej, nie? Ale czemu akurat, nie wiem, Batarianom trafiło się to, że są zawsze wkurwieni i są dupkami ogólnie? Dobra, nie będzie Grant. Nie wiem, niech będzie... Miranda? Okej. Okay. Miranda zawsze się ze sobą fajnie zabiera. Dobra, co my tu mamy? Absolutnie nic. No dobra, lecimy. Są mi pociski. Które musimy powstrzymać. O, tą misję oczywiście też pamiętam. Strzelba tutaj, lokusta. Ja sobie zamontuję pistolet. Podpalające ammo. Trwa tutaj walka, powiadasz, Grant, tak? Po czym to stwierdziłeś? Gin. Tak, mamy odliczanie do wystrzelania pocisków, które musimy powstrzymać, oczywiście. Hakowanko. Te emocje. Wow. It's ambush, powiadasz, tak? You don't say, Miranda, you don't say. Headshot. Trzy osoby wbiłem sobie do waszej bazy i wiecie, zmiatałem was totalnie wszystkich, nie? Nie wiem, jest tam was 20 czy coś takiego, każdy uzbrojony i wyszkolony. Ale te trzy osoby dadzą radę, nie? Bo wiadomo, przewaga taktyczna czy coś. Boom. Sub-Zero wins. Tak strzeliłem lodem w skrzynkę, nie pytajcie, wiem co robię. Wszyscy. Szybko, po Palladium, zanim czas się skończy.
Oczywiście, tak, trzeba ratować ten kolonię i w ogóle, ale Palladium. Palladium, tak. Patrzcie, 2000. Było totalnie warto. Jeszcze mnie w nosie kręci, zaraz pewnie kichnę. O Jezu, to jest najgorsze. A, Jezu Chryste. Dobra, chyba to powstrzymałem. Więcej was matka nie miała. Miranda, pizdzi kuźwa o ziemię. Safe. Dobra, hakowanko. Prague Mission Impossible, hakowanie w ostatniej sekundzie, wiecie, po prostu nacisnę klawisz przed sekundę przed wystartowaniem rakiet. No cóż, to nie jest prosta sprawa, bo będziemy mieli tutaj wybór moralny. Ha! Tylko jeden pocisk może być powstrzymany, jedna z kolonii i tak dostanie. Więc tak, mamy tutaj Spaceport Industrial, Protect Alliance Interest. Apply kill switch to save the city. Okej, czy możemy zniszczyć dzielnicę industrialną, której się zarabia, albo miasto. Dobra, włączamy ten, który pierdolnie w miasto. Port kosmiczny, na którym sporo zarabiano, przetrwał. Nie, na którym sporo zarabiano, przepadł, ale miasto przetrwało. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nigdy nie jestem pewien, czy klikam dobrą opcję. Mam nadzieję, że tak. Ok, jako że możemy się też chwilę pokręcić, to ja będę chciał pozbierać, co tutaj twórcy gry nam zostawili. Aczkolwiek widzę, że chyba nie ma tego dużo, niestety. A szkoda. No nic, Commander Shepard znowu uratował. Może nie tym razem świat czy galaktyka, ale no coś tam uratował. Okej, się wybrałem dobrze. Tysiące żyć zostało ocalone. Subcio. Aczkolwiek, no cóż, tutaj niestety przymierze dostanie trochę w dupę, ponieważ straciło sporo funduszy. Nie mam pojęcia, czy w jakikolwiek sposób odnosi to, nie wiem, do Mass Effecta 3, nie wiem, będzie mi gorszy start gry, czy coś takiego, nie mam pojęcia, ale no cóż, zrobiliśmy dobrą rzecz, czy coś. Uratowaliśmy kolonie i ludzi, których nigdy nie spotkamy i których nigdy nie zobaczymy. Cudownie, prawda? I to wszystko w 7 minut odcinka. Imponujące. A nie, kurde, nie to, shit. Tu. O, nie ma niczego nowego? Aż dziwne. Dobra. Krik. Śmieszna nazwa. Kolejna. A tam mamy kolejną akcję. Ją też będę chciał oczywiście sobie tutaj rozegrać. A tutaj randomowo też możemy obadać słońce. No fajnie, fajnie. Kejmowic. Czy była tylko tutaj jedna, znaczy tylko dwie gromady? Nie wierzę po prostu. Chyba tak. Okej, dobra. Czyli teraz do gromady Decoris. Tam włączymy ten fałszywy sygnał SOS przyciągający statki, które potem są oprawiane. A potem prawdopodobnie wracamy na Ilium i być może tutaj rozegramy sobie kolejne DLC. Ewentualnie, nie wiem, sprowadzimy sobie Samarę, ostatnią członkinię drużyny do... Cóż, do drużyny. Okay. O! Pierwiastek zero. Najbardziej przydatna rzecz w tej grze. Czekajcie, o to. Tak, gro, nie wyświetla mi tutoriala, jak rozwiązywać, jak znajdować anomalie. Wiem, jak to kuźwa robić.
Okej, okay, super. Mam fałszywy, no, oczywiście tak. Fałszywy sygnał SOS, to jak jest kontrolowany przez Blue Suns. Oni pociągną za sznurki, są kutasami, obrabowują biednych kupców czy coś takiego. Okej, okay, dobra. Nie wiem, nie będzie Fane. I może... Igarus, okej. Okay. Dwóch spoko, fajnych kosmitów. Okej, okay. Warp, subcio. Overload, subcio. Ja zbieram sam, nie wiem na co. Czy nie mam lepszych snajperek dla nich? Nie, nie mam, dobra. Bida. Nie do końca pamiętam, na czym polegała ta misja. Ale pewnie za... Aha, dobra, okej. Okay. Nie zgadnę. Wbiegnij do bazy, zabij najemników, kliknij klawisz, świat uratowany. O cholera, to pojazd Cerberusa. I to powinna być właśnie nauka dla Cerberusa, żeby na przykład, nie wiem, nie rzucać swojego loga wszędzie, gdzie kuźwa popadnie. Dobrze, że kuźwa Shepardowi na czole takiego nie zrobili, nie? Nie, kurde, shit. A, oni nie mają amunicji. Ale co to ja mam? Co tam kombinujesz, kolego? Czemu słyszę kobiece jęki? What the shit? Co jest ze mnie tak? By co Tain mówi podczas... Pain. Co Pain mówi podczas używania warp? Go down to the sea? Friendly fire. To nie brzmi jak odgłosy śmierci i zniszczenia, a bardziej aby ktoś po prostu, nie wiem, kończył właśnie, nie wiem, po prostu rozkoszną zabawę za kuźwa skrzynką. What the hell? Czemu nie mogę kuźwa sprintować? Co się kuźwa dzieje do cholery? O, w końcu. Poważnie, takie wielkie pole i nic tutaj nie ma? Aż dziwne. To przeczy wszystkiemu, czego mu nauczyły mnie gry. Iridium, całe 400. Dobrze, że ktoś zdąży zapisać tę wiadomość na datapadzie, zanim wysłali nas te wojska. Wiecie, to jest odpowiednik po prostu bohatera RPGa robiącego notki w dzienniku. Zanim pójdzie zabić swojego wroga, musi zrobić notkę w dzienniku, że dotarł do komnaty, gdzie jest jego wróg, nie? Wiecie, o co chodzi. Get ready. O, troszeczkę też się zagalopowałem. Headshot. Ładnie się obstawili na dole, trzeba to przyznać. Dodatkowo to, że te osłony są przeźroczyste, nie ułatwia mi się roboty, nie? Bum, gini komandorze. W sensie komandorze wroga, nie komandorze Shepardzie. Dobra. Tam jest nasz cel, czyli my idziemy tędy, oczywiście. Hmm.
jasne, czemu tyle tych kuźwa kropeczek jest do cholery. Wiecie, to już jest ten moment, kiedy te hakowanie, mimo tego, że ona dosłownie zabiera, nie wiem, 2-3 sekundy, no dobra, może 5-10, coś koło tego. Garth, słyszysz? Lol. Dobra. Co miałem mówić? Tak, mimo tego, że trwa to, nie wiem, góra 10 sekund, to i tak już zaczyna być irytujące. To już jest ten moment w grze, kiedy robiłem tego tyle za dużo po prostu. Tak, i tutaj gościu powiedział, że został zwolniony z Blue Suns za jakąś tam jakąś głupotę, ale kij im w oko rusza na Omegę, ponieważ największe badasy galaktyki zbierają się, żeby ściągnąć jakiegoś powalonego strażnika Omegi. Oczywiście mowa o tej o Archaniele, prawda? I tam są goście, spróbuje szczęścia. Okej, czyli mam jeszcze jedną bazę, na to wychodzi, tak? Dlatego jest tutaj tak niewiele wrogów. Najwidoczniej. Leżeć, kurwa, leżeć. A to o tych surowcach mówi sporo tutaj iridium w sensie, tak? O to chodziło w tym jednym z tych dzienników na początku. Okej, tędy droga, czy ja pójdę tam? Czy my dosłownie... No dobra, akurat dobra, tutaj... Wybijamy tą bandę najemników za to, że aktywowali ten cały sygnał, nie? Ale wiecie, oni przy okazji tutaj kopią, nie? Wiecie, myślałem przez chwilę, że nie wiem, że za nielegalne wydobycie po prostu minerałów z planety my idziemy ich zabić. To jest totalnie odpowiednia kara dla czegoś takiego. O, patrzcie, tylko scenka w misji pobocznej, nieprawdopodobne, prawda? Ale spokojnie, tylko po to, żeby pokazać robota, który zabiliśmy już, nie wiem, tak ze 100 po drodze, tak więc no. W tym momencie właśnie żałuję, że nie zabrałem ze sobą talii, nie? Warp. O, super, moi towarzysze nie żyją. Ja właśnie, kuźwa, zatrzymałem grę idealnie w trakcie wybuchu. Dobra, nie ma się co ten, co się pieprzyć, lecimy tym. I haksy. Okej, dobra, jeden zatrzymał drugiego. A z warp. Garus. Why Garus? No czekajcie, nie, o. Pistolet jest lepszy na tego typu przypadki. Wyłączmy to. Wskrzesimy sobie pana Garusa. Wskrzesimy sobie pana Garusa, powiedziemy w cholerę. Postawimy sondę. Nie trafimy przeciążeniem. Okej. Okay. O, super. Chciałem powiedzieć, że nie spodziewali się pewnie, że zniszczymy te dwa mechy, ale najwidoczniej jednak spodziewali się, sądząc po tym, że wybiegło ich z niem z dwóch na nas teraz. W sensie pewnie z 5 do 2, no ale wiecie, matematyczny staw. Sayonara. Garus, do densu odwalasz. Ten wyrąbał się w najbardziej fabulous pozycji, jaką widziałem. I'm fabulous. Zmrozimy dziada. Kuźwa, oczywiście, że się przewrócił. Oczywiście, że się kuźwa przewrócił. Zawsze się do cholery przewracają. Okej.
dostał strzał w dupsko i się wyłożył. Searching for the skrzynka. Gdzie jest ta cholerna apteczka? Jak ma się... Co? A! A! Apteczka jest moja. Teraz się akurat przyda, bo z jakiegoś powodu na Normandii nie uzupełniłem już Medigelu. Najwidoczniej o tym człowiek iluzję zapomniał, projektując tą nową Normandię. No cóż, akwarium jest tego warte. Wolę akwarium niż rybki. Jezu, kuźwa, co ja powiedziałem? Wolę akwarium niż apteczki. Dobra, co my tu mamy? Toż to safe. Shit, nie to. To jest do dupy, że nie możemy potem tego odznaczyć, jak już coś takiego klikniemy. Musimy czekać, aż ten paseczek doleci do końca. O, super, nie zaznaczyłem tego. I dopiero wtedy będziemy mogli kliknąć kolejne. Trochę hajsu. Jest drogi Tain. Zerknijmy jeszcze tutaj. O, komputer. Aktywuj. O Jezu Chryste, dzienniki. Pracuję na Arrive Today, klient on dysfunkcji kon Santiago sugerują. Santiago, on już, jego już rzeczy nie ma. Od klient agent for kon Santiago. A, czyli znaleźli tutaj protański artefakt, go gdzieś przemieścili. Ewentualnie znaleźli go gdzieś indziej, chcieli go przemieścić tutaj, nie doczytałem tak dokładnie. W każdym razie, coś znaleźli. Teraz pytanie, czy na przykład my już wcześniej tego też nie znaleźliśmy, bo wiecie, robimy tę misję w dosyć przypadkowej kolejności. Aż oplułem mikrofon taki, jestem podniecony artefaktem Protean. Dobra, i tutaj mamy właśnie ten cały fałszywy znacznik SOS. Już nie przyciągnę tutaj żadnych ofiar. Co drogą, nie jestem pewien, czy to taka dobra decyzja stawiać taki znacznik tak głęboko pod ziemią. Chuj, nie wyłączymy go, trzeba go wysadzić od razu. Like a badass. Grab stwierdziła, że jesteśmy tak badassowi, że trzeba skończyć w tym momencie, nie da Garusowi dokończyć. Dobra. I czy to daje nam nową misję, czy może skończyliśmy już nasze przygody kosmiczne, możemy się zająć czymś konkretnym? W sensie rozwiązywaniem prywatnych problemów naszych załogantów na przykład. To jest istotne, a nie jakieś tam ratowanie galaktyki. Dobra, zobaczmy wiadomości. O, dalej nie żadne wiadomości. A to jest kuźwa chat dziwne. No i dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś nowe info na mapie galaktycznej, czy może jesteśmy... Aż mi się mikrofon przewrócił. Czy jesteśmy wolni po prostu jak ptak. No zobaczmy. Jakieś nowe misyjki? Wydaje się, że nie. Jezu Chryste, nie wierzę. A, dobra, to... Cały czas o tym zapominam. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym do końca gry na przykład. No dobra. Wracamy na Ilium. Nasze piękne i urocze Ilium. I ogólnie myślę, że teraz w temacie robienia DLC polecimy sobie właśnie kryjówkę Handlarza Cieni. Kolejny tutaj, wiecie, ciągnie 5-6 misji, które po prostu łączą się w jeden konkretny wątek. Dobra, wezmę sobie Feina i nie wiem, wezmę sobie może Jack na przykład. No okej, Kasumi też może być misclick. I tak, że wiecie, jak będę odpalał misję i tak gra mi da wybrać ekipę jeszcze raz, więc chill. Overload, flashbang jest taki se, o. Dobra. Kasumi w nowym czerwonym kapturku. Mimo tego, że na ikonce dalej ma czarny. Okej, gdzieś tutaj ogólnie mamy do oddania jakiś tutaj medalion pewnej pani Asari. O, właśnie jej. Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. Znalazłem to. Excuse me, but I found a locket with a picture of a human, someone who looks like you. Ale twoja ręka jest w głowie. Steven. Ojej. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize. Co się dzieje z twoją ręką, kobieto?
No nic, nieważne. A pamiątka po, nie wiem, po córce czy po ojcu, córki, nie, nieistotne. Towers, traffic, lights and Asari everywhere you look. I thought about living here for a while, but everybody's so tight ass. It's all about money to these people. I do what I do for the love of it. These people do it because they don't know any better. Okej. Okay. Kasumi przez jakiś czas chciała tutaj mieszkać, ale ludzie są zbyt zbyt tutaj uciążliwi, zbyt, nie wiem, zbyt skupieni na zarobkach. Powiedziała kuźwa złodziejka swoją drogą, nie? A, tego nie chciałem. Czekajcie, jeszcze zanim pójdziemy do Liary, skoczymy transport, shipping. Tam jest, a, tam jest Eternity. Najpierw skoczymy tutaj, ponieważ może uda nam się kupić coś nowego. I poza tym jestem ciekawy, czy jeśli moje rybki zdechły, to czy mogę kupić nowe? Z tym panem już gadaliśmy, nie? Tak, gadaliśmy. Okay. You can sell something that dangerous, which is a contract and a waiver? These are the terminus systems. Everything's dangerous. Zobaczymy, czy możemy cokolwiek, gdziekolwiek jeszcze kupić po prostu, bo trochę kasy nam tutaj przybyło. Okay, nie tutaj. Ej, to i tak sprzedaję tylko mapy kosmiczne, to jest w sumie mało interesujące dla nas. O Jezu. O, i proszę bardzo, więcej damage'a z submachine gun'a, strzelamy z niego dużo, przyda się. Więcej damage'a z rifle'a, którego nie używamy w ogóle, ale nie wiem, Garus to doceni czy coś. O, i proszę, możemy kupić ponownie ryby, okej. Okay. To co? Próba uhodowania ryb do końca gry, podejście drugie? No dobra, no to śmigam na Normandię. Nie, sorry, Jezu, na do Liary. Czy może w sumie zajrzymy jeszcze może do baru? Nie, tam raczej chyba nic nie było, tak mi się... Co? What the? Co się dzieje z rękami w tej grze dzisiaj? Tamta pani dubała sobie w mózgu dłonią, a ten gościu, nie wiem, drapał się łokciem po, nie wiem, po dupie prawdopodobnie jakimś cudem. No nic, dobra. Liarciu, Liareczko. Mam coś dla ciebie. I nie, nie jest to to, o czym myślisz. Wyjątkowo. Cześć. Mam dla ciebie zajebiste info. W sensie kupiłem je. Znaczy ja dostałem za darmo, ale inni by się je kupić. Czemu ryj gościa jest po drugiej stronie tego wyświetlacza? Some hint says to the location and. No, patrzcie, to Fane. He's still alive. Your friend, the one who helped recover my body from the Shadow Broker. The same. He sacrificed himself to save me. I'd never found anything suggesting he was alive. After 2 years. Generalnie to jest śmieszna sprawa, ponieważ. Dobra, tak, przede wszystkim, tak, przekazaliśmy info, które dał nam Cerberus na temat Shadow Brokera, na temat handlarza cieni Liarzy, który jest oczywiście tematem zainteresowany w ramach zemsty za ciało Sheparda i za swojego kumpla, którego straciła podczas akcji odzyskania ciała Sheparda. No i teraz okazuje się, że o, surprise, jej kumpel prawdopodobnie żyje. I jak widzieliście, jej kumpel jest Drellem, podobnie jak Fane. I teraz na co mogliście zwrócić uwagę, że wygląda identycznie jak Fane. I to jest śmieszna sprawa, ponieważ w całej drugiej Mass Effect znajdziemy trzech Drelli. Jest, nie wiem, pojęcie, czy o tym mówiłem, ale to powtórzę. Jest Fane, jest jego syn, którego spotkamy w jego misji lojalnościowej, oraz Feron, który jest kumplem Liary. I wszyscy wyglądają, kuźwa, identycznie. Widać typu, że BioWare nie chciało się robić osobnych modeli do tych trzech postaci, więc wzięli po prostu stworzyli jednego Drella i tylko zamieniali im kolory. Wiecie, Fane jest tam jakby zielony i ma tam czarny płaszczyk na sobie. Jego syn jest taki niebieskawy i ma właśnie chyba szary płaszczyk i ten gościu jest taki, nie wiem, szarawy i ma płaszczyk biały i to jest... Why not? Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end,
Jak Feron rzekomo miał swoje za uszami, bo nieraz Liare zdradził, że sprzedał jej informacje dalej, bez jej wiedzy, ale koniec końców poświęcił się dla niej i no cóż, za to dalej nazywa go przyjacielem. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. But yesterday all I wanted was the chance to avenge his death. Today he's alive. I'll do whatever I have to do to get him back. Jakby poza faktem, że w każdej części Mass Effecta Liara ma inny charakter, o czym już parokrotnie mówiłem i w jedynce i tutaj, to zauważyliście również, że jakby, może to kwestia, nie wiem, może ja źle na to patrzę czy coś takiego, ale zauważyliście, że twarz Liary wygląda totalnie inaczej niż w pierwszej części? Jakby ma w ogóle totalnie jakby inny kolor skóry, jest bledsza i taka jakby bardziej, nie wiem, kanciata mi się wydaje. Może nie, wręcz przeciwnie, może nie kanciata, wręcz ma bardziej taką pulchniutką twarz po bokach. Nie wiem, nie jestem pewien. Tato ci pokazał nam akurat Rey Sheparda, bo czemu by nie, ale no, nieistotne. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make a rescue. Okay, czyli Liara idzie do swojego domu przygotować się na polowanie na handlarza cieni. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, mamy za jakiś czas do niej wpaść. I wtedy uzgodnimy plan działania. Tak, zostawię nam swój komputerek, jakby co. Tak, tutaj wiecie, jako że to Liara daje nam informacje na temat naszych towarzyszy. Tak, właśnie. Jako że ona daje nam informacje na temat towarzyszy, to teraz możemy te informacje sprawdzić na jej terminalu. Bo wiecie, ktoś mógłby od razu dać info Liarze o Shadow Brokerze, ona by sobie poszła i w tym momencie nie mógłby zrekrutować towarzyszy, a na to gra nie chciała sobie pozwolić. A czekajcie, gdzie się kuźwa do cholery jechało do apartamentu Liary? To jest kuźwa dobre pytanie. Taksi, dobra, okej, taksi jest tutaj na końcu. Sometimes you say these things and I don't know. Sorry. Maybe it's because you had a battalion. I'm telling you, relax. Vax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in because it's a crime. Okay, tutaj dla tej pani musimy coś zdobyć podczas misji. Misji Samary. Nobody is ever going to see the. A tutaj, dobra, wezmę taksi. Generalnie daje nam takie menu, jakby nie wiem, jakbyśmy mogli podróżować taksówką po całym Ilium czy coś takiego, nie? A tutaj wiecie, jednorazowe menu, żeby polecieć do chaty Liary. Potem już nie będziemy mogli tam wracać, więc to tylko jednorazowa sprawa, totalnie. Znowu cudowny, fioletowy, iliański, czy jakkolwiek by się to nie odmieniało, loading. Ja się napiję. Okej, okay, tak jak mówiłem, chcę wziąć Feina i Jack. Znowu nie mam pojęcia, w jaki magiczny sposób Shepard wymienił swoją załogę w taksówce, ale whatever. Nic nowego. No i surprise! Seal off those trace samples and get them back to the lab. Policja. We got multiple shots fired. W domu Liary. Techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? Okay. Ktoś na nas patrzy. This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. You can't do that. Mogę. Already done. Jestem widmem. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? Widmo. I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker?
No i surprise, kiedy tylko Liara dobiła do domu, żeby zacząć się zastanawiać nad planem, jak coś zdjąć handlarza cieni, najwidoczniej ktoś zaatakował. Nastąpiła walka, no i teraz, no cóż, Liary tutaj nie ma, informacji nie ma, za to mamy tutaj Tele Vasir, która jest widmem, podobnie jak my. I która właśnie przegnała stąd policję na mocy bycia widmem najwidoczniej. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tisoni. Note the bullet holes. Okay. She stuck around Sniper. For almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. Okay, czy ktoś próbował zestrzelić do snajperki Liarę? Oczywiście, jako że Liara, to przyjęła te pociski dzielnie. Potem jeszcze przez 4 minuty krzątała się po mieszkaniu i potem uciekła. Czyli robiła coś ważnego. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tisoni got away. Nie ma krwi, nie ma ciała. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid. Clever girl, co? Tak, właśnie, snajper nie wziął pod uwagę tego, że Liara jako biotyczka pewnie ma rozstawione bariery wokół siebie. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Tak, co znalazła policja? Trochę syfu i parę dziur po kulach. Należy im się złota gwiazdka za po prostu znalezienie dziur po kulach. Czyli, no cóż, widma mają wysokie mniemanie o policji najwidoczniej. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew Tisoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. No i teraz pobawimy się w Batmana, bowiem musimy znaleźć poszlaki, które zostawiła nam Liara, które na pewno zostawiła, bo w końcu się nas spodziewała, no nie? Dobra. To jest całkiem fajne, ponieważ mamy całkiem dużo interakcji związanych z właśnie rzeczami Liary, na których tutaj zawsze Shepard wypowie się na ten temat. It's Ilos. Ilos, tak, pamiętamy. Pierwsza część. Okej, okay, mamy dziurę po kulach. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. Okej, okay, czyli snajperka to naprawdę profesjonalna robota. Nie pierwszy lepszy bubel, skoro przebił te szyby i jeszcze walnął w barierę. I mamy stary pancerz Sheparda, który nie wygląda ni cholery jak pancerz Sheparda, który pamiętam, nie, ale no okej, okay, gra wie lepiej. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. Okej, okay, tak, nie mam pojęcia, która to jest nawet część zbroi. No nic, nieważne. Co my tu mamy? A doctorate from the University of Ceres, back on Thessia. She's getting good use out of all that education. Doktorat Liary. Trzyma go w kącie pod schodami w ogóle. To jest kuźwa logika. O, rybki. Obrazek. O. To kto zrobił to zdjęcie? The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave. Tak jest, czyli Liara coś na to zostawiła. Zdjęcie zmienia się w momencie, kiedy my go dotykamy. Czy pokazywała jakieś tutaj proteańskie wykopaliska? Jakieś roślinki, kuźwa, skały. Tak, bądź co bądź, Liara dalej zachowała minimum z minimum swojego charakteru nerdki z pierwszej części. Lubi brzydkie rzeczy, bez urazy. Oho, ho, 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 jak kuźwa zabawnie. No i proszę, czy to to? Jap, to to. To myszka od komputera. Bezprzewodowa. Backup disk. Let's try it on her terminal. Okej. Futurystyczne USB najwidoczniej. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sikat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office.
Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say, though, Tassoni, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sikat. I'll see you in a few hours. Czyli poprosiła o pomoc Salernina Sakata, by zidentyfikował, gdzie konkretnie znajduje się ta baza handlarza cieni, na którą dostała namiar. I poszła się z nim spotkać. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. Okej. Okay. Lecimy do centrum handlowego, czy centrum sprzedaży, czy coś takiego. The Barrier Frontiers offices are located on the third floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. O, super. Gdzie Shepard tam wybuchł? Ktoś naprawdę próbuje się pozbyć Liary. Naprawdę, naprawdę próbuje się pozbyć. What the hell? Najwidoczniej handlarz cienia nie lubi być pod ostrzałem, a raczej nie lubi być namierzany. Okej, okay, dobra. Tena będzie szukać od góry, wejdzie dachem, a my będziemy szukać od dołu. Ale to w kolejnym odcinku, ponieważ teraz większa akcja przed nami, tak więc dzięki za uwagę i do zobaczyska, na razie do usłyszenia w kolejnych odcinkach Mass Effect u mnie na kanale. See ya!